może nie mają jakiejś dużej siły ataku piłkarze z Azerbejdżanu. Ale na kontry trzeba uważać. Teraz z kolei atak Polaków. Kosecki, Juskowiak, 1-0. Wreszcie doczekaliśmy się gola. Andrzej Juskowiak w charakterystycznej dla siebie radości w ostatniej minucie pierwszej części gry strzela pierwszą bramkę dla reprezentacji Polski w dzisiejszym spotkaniu. No wreszcie kolejna szybka akcja. No jak się okazało, te akcje są najgroźniejsze. Dwa, a najlepiej jedno prostopadłe podanie do wchodzącego napastnika. Nie nadążają w takich sytuacjach obrońcy Azerbejdżanu i jeszcze...